Cześć, witajcie moi drodzy widzowie. W dzisiejszym materiale zagramy sobie po raz pierwszy i w ogóle po raz pierwszy otwieram tą grę, a mianowicie LEGO Legacy Heroes Unboxed. Tak więc ja jestem Lekszyt Kamila i zapraszam Was do oglądania. Naturalnie musiałam zrobić cięcie, żeby wstawić intro, tak więc już sobie wchodzimy w naszą gierkę i jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało. Mamy oczywiście znaczek LEGO. Ściszę na maksa, żebyście słyszeli mój głos. Widzimy bardzo ładną grafikę. No, oczywiście akceptujemy. A age, no to powiedzmy, że 13 lat. Akceptujemy. Widzimy nawet mistrzału gdzieś tam z tyłu. O, Lloyd jest też. Kilka innych fajnych postaci, na przykład z tego Aquazon. Pan Hotdożek, pan policjant, gościu z Castle. No i dobra, mamy jakąś reklamę. Okej, tu ogólnie będą się nawalać, bo już widziałam tą reklamę. Tak więc możemy sobie to chyba pominąć. I tak, mamy się z nimi nawalać, tak? Fajna sprawa. Ej, świetne to jest. Spinjitzu kurczaczek. Bardzo fajna rzecz. No i wygraliśmy. Okej. Zdobyliśmy 400 diamencików oraz 150 złotych monet. Magistro. Wygraliśmy. Super. Continue. Thanks for the assist, the name Magistro. Who the gigant chicken? Dobra, downloaduje nam się chyba drugi poziom. Z tego co tutaj widzę. Trochę sobie w to pogramy. Mamy tutaj jakąś stertę klocków. No i dobra, budujemy. Co my tutaj mamy? U sklepik, z tego co widzę. No i mamy saszetkę. Saszeteczkę. Otwieramy. I co w środeczku? Ano, mamy krukszuk, czyli złodziejaszka oczywiście. 10 na 10, czyli chyba całego. Okej. Okay. Przechodzimy tutaj. Assemble. Zbudujmy cię. Mamy cię, złodziejaszku. Bardzo fajny ziomek. No i dobra. Super. Wychodzimy i teraz tak. Dobra. Go. Mam tutaj jakąś mapę z tego co widzę. Z misjami. Battle 5. No i mamy naszą drużynę. No to let's go. Wow, ale fajna figurka z Castle. Super sprawa.
Swoją drogą będzie jakiś zestaw z Castle. Odbuduję go z kolekcji mojego taty. O, kolejny super ziomeczek. Tego mój tata miał na pewno. Mamy całą trójeczkę. No i będziemy walczyć sobie z dwoma kasiotrupami i panią z apteki. Okej. No to lecimy. Kurczaczkowe uderzenie. Oni nas atakują, a my lecimy z gitarką. Czystym. Robimy omlety i walimy nimi w aptekarkę. No to teraz rzut kulą. Nie będzie spinjitzu kurczaczek, bo mi się to nawet spodobało. Wow, ale fajny minifig. Tego też mój tata miał na 100%. Atakujemy. No to gitareczka. Świetna sprawa. Atakują dalej, a my lecimy teraz z tym. Z wyciskaniem. Wow. Dobra. Nieźle nam idzie. Lecimy z czymś takim, czyli atakiem. No to teraz znowu patelnia. No i została nam jedna wojowniczka. Rzut kulą. Rozwalamy ją na maksa. Lecimy z kurczaczkiem. Teraz patelnia. I spinjitzu kurczaczek na finał. Juhu, rozwaliliśmy ją. Tak jest. Świetna sprawa, ta gra jest naprawdę świetna. Bardzo mi się podoba. Zdobyliśmy kolejne akcesoria. No i mamy jakiegoś ziomeczka z głową Emmeta. Mamy tą Prince Storm. Dalej Magistro. No i przechodzimy sobie do kolejnego pewnie poziomiku. Heroes. Nie chodzi mi tutaj o nagrywanie, tylko o Heroes. O tak. Wow, tu się da zdobyć Lloyda. Chwila. Co? Tu się da zdobyć Lloyda. Level up. Okej. Ale super sprawa. Nie, ja muszę odblokować tego Lloyda. Będę w to grał aż tak długo, kiedy odblokuję tego Lloyda. Oczywiście nie dzisiaj, ale ten Lloyd to jest mój must have. W ogóle, dobra, dla wytrwałych, pod koniec odcinka powiem, co będzie za niedługo. O, jeszcze Stania. Wow. Ten strasznie rzadki Kai, którego nie ma Mistrz Claudio. No, to są świetne postacie, ale ten Lloyd to jest totalny must have w tej grze. Muszę w to grać aż tak długo, aż go zdobędę. Budujemy kolejną rzecz i uwaga, uwaga, mamy coś takiego, co jest chyba mapą. No i dobra. Go! Lecimy na kolejną mapkę. Battle. No i dobra, nasza drużyna jest gotowa. Możemy sobie zacząć walczyć. Magistro, znowu Chicken Guy, znowu jakaś willa? Villa the Witch. O, ta figurka jest świetna. No dobra, walczymy. Naprawdę bardzo mi się to podoba. Znowu jest ta aptekarka i znowu jest ten kościotrup. No ale dobra, nieważne. Lecimy ze Spinjitzu kurczaczkiem, bo to chyba najlepsza rzecz, jaka mi się podobała. Tylko co jest? Ej, ej, ej. Hej, hej, hej! Coś mi się tu zawiesiło. Chwila. Coś tu nie gra. Co jest? Okej, wrócę do was, jak to ogarnę. Zu, ale ze mnie dzban. Hold to znaczy przytrzymaj. O, dobra, teraz lecimy ze spinjitzu kurczaczkiem. Bardzo was przepraszam. Chwilę mi to zajęło, żeby sprawdzić, co to znaczy, bo zapomniałam. Dobra, lecimy z patelnianym jajeczkiem i atakujemy kolejnego ziomeczka. Dużo ich tutaj. O, ten rzut kulą mi się spodobał. Aptekarka nas atakuje, jakiś kościotrup też. No to weźmy sobie kurczaczka.
Zepsuliśmy aptekarkę. Mamy kilku kościotrupów oraz ziomeczków z tarczami. Śpiewamy, śpiewamy przy tapatelni i uzdrawiamy naszych ziomeczków. Teraz lecimy z wyciskankiem. Łobodób. Teraz oni atakują nas, oczywiście, żeby były równe szanse. Dobra, magistro, spadaj. Fajnie. Wow, co to jest w ogóle? Wow, ale zarąbisty. Możemy zbudować sobie takiego ultra kurczaczka. I co on? On wygra z wszystkimi? Co jest? No to tego się nie spodziewałem. Naprawdę się nie spodziewałem. Super. Myślę, że jeszcze jedna gierka. Jeszcze jedna runda. I potem kończymy ten odcinek. A dla wytrwałych powiem, co będzie za niedługo. Dobra. Quiz. Collect. Collect. I collect. Super. Mamy kilka rzeczy. Continue. Level up. Ok, level up trochę brzmi jak ten napój energetyczny. Dobra, tutaj mamy jakieś wyzwanie. Assemble. Jest! Mamy Spacemana. Czerwonego Spacemana. Wow! Super sprawa. Właśnie teraz nim sobie zagramy. Ok. Nie, spadajcie. Dobra. Level trzeci. Okej, go. Heroes. Mamy już kilku. Ej, co? To się ktoś pojawił przed nim? Nie, dobra. Jeszcze kilka postaci nam brakuje. Znaczy nawet więcej niż kilka. Tutaj jesteśmy na mapce. No i lecimy. Battle 5. Wow, da się mieć więcej niż trzech. Myślałam, że tylko sobie wybieramy trzech. Ale okej. Czerwony typ dołącza do gry. Chickenek. I tu się tutaj ogólnie kłócą. On ma ten statek, ale super. Tylko trzech kościotrupów? No, to będzie proste. Spinjitzu kurczaczek. Rozwalamy kościotrupów. Oni nas też w sumie. Lecimy z omletem. No i wypróbujmy czerwonego ludzika. O, jakieś takie działko. Rzut kulą, to też jest nawet fajne. Jednego rozwaliliśmy, no to weźmy sobie kurczaczka i atak kurczaczkiem. Przychodzi zaś ta aptekarka. Jezu, nie mogą dać czegoś lepszego. No to budujemy ognisko, śpiewamy. Wzmacniamy naszych ziomeczków. No i lecimy z tym czymś. Wow. Również świetna sprawa. Teraz to wyciskanko. Tamten już praktycznie nie żyje, ale jednak się trzyma. A jednak nie, już chyba. Chyba zginie. Chociaż nie, jeszcze nie zginął. Lecimy ze śpiewem kurczaka. Tak, dobra, nareszcie go zabiliśmy. Zostało dwie damy zostały. Atakujemy ją działkiem powietrznym. Atakujemy ją kulą. Napierdzielamy ją w całej pety. Z 50 kurczaczek się wykończy. Ciebie też wykończy za niedługo. Dzwonimy po przyjaciół, po ziomeczków. No i teraz rzuć kulą i po zabawie. Dziękujemy. Sukces. Mamy sukces. Bla, bla, bla. Continue. Teraz się pewnie kłócą znowu. Okej, no to co? Myślę, że jeżeli chodzi o ten odcinek, to żegnam was. Jeszcze powiem tą rzecz dla wytrwałych, o której mówiłem wcześniej. A mianowicie, za niedługo na moim kanale pojawi się recenzja wielkiego zestawu, którym będzie, uwaga, uwaga, ostatni lot Peru przeznaczenia. Może nie za niedługo, bo za jakiś miesiąc, dopiero w kwietniu, najprawdopodobniej właśnie w Wielkanoc pojawi się ta jego recenzja, ponieważ teraz jest dosyć drogi,
a chciałbym go mieć w pudełku w naruszonym stanie. Tak mnie troszeczkę muszę sobie nazbierać pieniążków, ale myślę, że jak nazbieram, to kupię ten zestaw. Jeszcze nie jest to pewne na 100%, ale raczej tak, tam mamy świetne minifigurki. Jest to jeden z trzech moich ulubionych sezonów Lego Ninjago. Na drugim miejscu, na pierwszym oczywiście jest szósty. Tak więc cóż, dzięki, do usłyszenia. Jeżeli czekacie na kolejną część LEGO Legacy Heroes Unboxed, to napiszcie w komentarzach. No to cześć.